jeszcze zapytam pana na koniec już rozmowy naszej o rzecz, która no, może pan się w niej nie specjalizować, no ale ja jako dziennikarz, który się tym szczególnie interesuje, jest problemem w całej Polsce, pana zapytam o to. Co pan sądzi na ten temat? Mianowicie chodzi mi o ceny węgla. Zapytam o węgiel, no wiem, że to nie jest pana specjalność, ale może ma pan jakąś opinię na ten temat, bo przybliżę, że rok czy właściwie 2 lata temu ceny węgla były na poziomie tutaj na Śląsku, bo pan jest ze Śląska, na poziomie 600-700 zł. No, ja zamawiałem kierowcę, kierowca jechał pod kopalnię i za godzinę przywoził węgiel prosto, ciepły jeszcze z kopalni, za te 600-700 zł. Obecnie tona węgla kosztuje 1,5 do 2 tysięcy. Czyli jest to co najmniej wzrost o, no dla nas Ślązaków nawet o 300%, ale w Polsce rozumiem, że wcześniej już był węgiel troszkę droższy, mógł kosztować 900-1000 zł. No to jest wzrost o 100% w ciągu 2 lat. Tymczasem inflacja wynosiła w ciągu 2 lat najwyżej 20% według oficjalnych danych. A więc ten węgiel jest bardzo drogi w porównaniu na przykład z gazem. Mój znajomy założył sobie gaz, ogrzewanie gazowe, jest bardzo zadowolony. Kolejny program, w którym już zapraszam moich widzów, będzie właśnie w porównaniu węgla z gazem. I okazuje się, że ten gaz w tej chwili jest. Ogrzewanie gazowe jest tyle samo, takie same koszty, jak koszty ogrzewania węglem generuje. Takie same koszty, więc to jest po prostu coś nienormalnego, bo zawsze węgiel był nieco tańszy, no bo wiadomo, trzeba się troszkę narobić przy tym, zrzucić ten węgiel, popiół wynieść, jest trochę kurzu przy tym i tak dalej, i transport zorganizować. Co pan sądzi o tym? Czy rząd powinien coś zrobić? No, idą wybory, chyba coś powinien zrobić, jeśli chce. Pragnie wygrać te wybory. Czy rząd powinien coś zrobić w tym kierunku? I nie chodzi mi chyba o dopłatę. Myślę, że nie chodzi tutaj o dopłatę. Znowuż tak była w zeszłym roku, 3000 zł do pieców węglowych, do osób, które mają takie piece. No bo przecież taka dopłata, no co powoduje? Tylko powoduje wzrost inflacji. No, po prostu węgiel nie stanieje, skoro będą chętni na jego zakup i będą mieli pieniądze na zakup tego węgla. Czy rząd nie powinien, tak jak w zeszłym roku zaingerował na tym rynku i gminy sprzedawały ten tańszy węgiel, no nie był on taki bardzo tani. No niestety 2000, 1500 do 2000 to jest jednak drogi węgiel. Natomiast był on dużo tańszy niż 4000, które przed tą ingerencją rządu węgiel kosztował na wolnym rynku. Cena dochodziła do 4000. Co pan sądzi, jak to powinno wyglądać w tym roku? No bo węgiel jest nadal drogi. Kwestia cen węgla i cen w górnictwie to jest niestety, no, epopeję można by było pisać. Niestety, to jest przykład, jak wiele czynników, a nie rynek, wpływa na węgiel. Gdyby węgiel był sprzedawany po prostu kierując się kosztami jego wydobycia plus jakiś zysk wytwórcy, to byłoby dobrze. A na tą cenę wpływają różnego rodzaju obciążenia dodatkowe, jakaś walka z bitycznym CO2, jakieś dodatkowe walka jeszcze z jakimiś innymi szkodliwościami, dodatkowe marże. Wpływa Unia Europejska na te ceny, wpływają spekulanci i chwilowy deficyt. To jest cała epopeja, którą się można wszystkim albo bardzo wielu środowiskom narazić, które spijają pożytki z tych wysokich cen. Kiedyś jeden z górników mi opowiadał, że w górnictwie, jeśli trzeba tam jakąś w cudzysłowie śrubę kupić, to oni muszą kupować tylko atestowany. Taka sama śruba, wtedy to było przed laty, kosztowałaby normalnie w sklepie załóżmy 2-3 złote, ale oni muszą kupić za 10 złotych, no bo ma być atestowana. No i coś, co te atesty wymyślał, to wszystko podrażał. Świadczenia socjalne. Bardzo dużo czynników wpływa na to, że z tego górnictwa czerpią różne korzyści i mamy w tej chwili chyba jeden z droższych, wyższych cen na świecie. Bardzo wiele czynników, bardzo trudne do rozwiązania. Wszystkie rządy klękają przed tymi wszystkimi mafiami. Udają, że walczą, ale potem i tak polegną. Związki zawodowe wcale tutaj czasem nie są bez grzechu. Też mają swoje interesy w różnych kontraktach związanych z górnictwem i też tamte ceny windują. Więc wielu jest niezainteresowanych, żeby te ceny
żeby te ceny, wielu jest zainteresowanych, żeby nie spadały. Czy sobie państwo z tymi różnymi układami da radę? Nie wiem. Na razie żadne państwo sobie, znaczy żaden nasz polski rząd nie potrafił nad tym w pełni zapanować. Takie są silne te układy poza formalne. Ale też i nasza Unia Europejska też ma z tym niezły udział. Bo i te różne ideologie, które powodują, że emisje CO2, handel tymi obligacjami. Tak, ale kopalnie są spółkami Skarbu Państwa, więc rząd ma władzę nad nimi i w jakiś sposób może wpływać na te ceny, które są obecne w PGG, które jest głównym takim wytwórcą na polskim rynku tego węgla. No i to jest skandaliczne, że Polska, która na tym węglu leży i mamy zasoby na no co najmniej na kilkadziesiąt lat tego węgla, który opłaca się wydobywać, albo nawet na kilkaset lat pozabilansowe zasoby, no to my leżąc na węglu mamy najdroższy węgiel w Europie. No jak to jest możliwe? No tak, ale musi pan pójść do kopalni i zapytać, jakie są koszty produkcji i dlaczego są tak wysokie. I to pan wtedy zacznie... Ja nie sądzę, że to jest kwestia kosztów produkcji, dlatego że... To też jest kwestia panu. Ja podam panu przykład. Ponieważ ale to jest jeden z czynników. Śledzę tą sytuację. W zeszłym roku w trakcie tego apogeum kryzysu węglowego, kiedy już węgiel dochodził na wolnym rynku do 4000, jedna z prywatnych kopalni, Silesia, to nieliczna prywatna, tutaj w Czechowicach-Dziedzicach, no ogłosiła, że będą sprzedawać węgiel na potrzeby właśnie węgiel gruby, bo chodzi o orzech, groszek i tak dalej, taki gruby węgiel, na potrzeby bytowe, czyli dla po prostu mieszkańców. Tam limit był chyba 3 tony albo 5, nie pamiętam. No i po ile ten węgiel? No i pierwsza cena była 3000, potem troszeczkę spadła, ale dlaczego 3000? Przecież to nie są koszty wydobycia, to jest wykorzystanie sytuacji rynkowej. Po prostu taka sytuacja rynkowa. No spekulacje po prostu. Tak, spekulacje. Można wycisnąć z ludzi, to się wyciśnie. No i tyle. No dokładnie. I kopalnia skorzystała. No przecież normalne koszty rynkowe to jest poniżej 1000 zł. Znaczy, przepraszam, koszty wydobycia to jest poniżej 1000 zł. Tak jak mówiłem, 2 lata temu to było 600 zł. Można było. No doliczmy 20% inflacji. No rozumiem, koszty się zwiększyły. No to byłoby 800. No góra 900 zł, no ale płacimy 2 razy więcej. Ja rozumiem, że pan tego problemu nie rozwiąże, natomiast no, widzę... Ale na każdym szczeblu i w kosztach produkcji i potem we wszystkich pośrednikach są wszędzie układy i spekulacje. Ten węgiel byłby o niebo tańszy, gdyby nie wszystkie te układy, z którymi państwo sobie nie potrafi dać radę. Dokładnie. Państwo jako regulator, który ustala ceny, to jest najgorszym, bo wtedy właśnie wszyscy, załóżmy tam jakaś grupa nacisku, pójdzie przez ministerstwo i minister przyciśnie, żeby dał tę cenę wyższą. Ja bym podzielił pana opinię, że należy rynek wolny zostawić wolnemu rynkowi. Okej. Okay. Ale to nie nakładać jak jest wojna, jak jest pandemia, lub jest jakaś inna katastrofa, nie wiem, meteoryt trafi w ziemię. Wtedy od czego jest państwo? No od tego, żeby w jakiś sposób ratować sytuację, tak? Bo w normalnej sytuacji rynkowej jak najbardziej, niech po prostu... No ale teraz nie jest normalna sytuacja rynkowa, bo przed kryzysem sprowadzaliśmy 9 milionów ton węgla z Rosji, a teraz go nie ma. No więc to nie jest normalna sytuacja rynkowa. No ale sprawdziliśmy tyle, że leży w tej chwili ten węgiel z Ameryki i nie wiadomo, tak, co z nim zrobić. Tak, ale to jest miał węglowy energetyczny. To nie jest węgiel do celów opałowych, no ale tutaj nie oczekuję od pana takiej wiedzy, ponieważ no, to, co sprowadzamy, to jest tak zwany niesort, czy spółka węglowa, czyli to, co wychodzi z kopalni. No, z kopalni wychodzi 75% miału i około do 25-30% węgla grubego. To trzeba przesiać i tak dalej. No i na hałdach, na zwałach zostało te 75%, sprowadzono 20 milionów ton, czyli no, kilkanaście milionów zostało. No, kopalnie dalej wydobywają. Do tej pory byliśmy samowystarczalni, jeżeli chodzi o miał energetyczny, bo to jest większość wydobycia kopalni, więc kopalnie dalej wydobywają, no, jesteśmy samowystarczalni, a na hałdach jest ten miał po odsianiu.
Natomiast węgiel gruby jest już spalony i teraz pytanie, co w kolejnym sezonie, tak? Skąd wziąć ten węgiel gruby, bo te restrykcje handlowe na Rosję nadal są nałożone i nie możemy stamtąd sprowadzać. No ale to jest inny program i chyba tym problemem się w kolejnym jakimś programie zajmę. Już zapraszam moich widzów. To podobnie jak ze służbą zdrowia. Nie jest to prosty problem, jest to złożony, wiele czynników na to wpływa, że nie ma żadnej prostej recepty, ale przede wszystkim sprawne państwo, dobry rząd, to potrafi wiele. No, różnie z tym wygląda niestety. No już naprawdę zmierzając do końca, bo chyba żeśmy trochę czas przekroczyli, ale rozmowa była ciekawa, no a prześwietlenie rentgenem trwało dłużej niż zazwyczaj. Tutaj widzę na pana głosowaniu, na pana głosowało w poprzednich wyborach, to znaczy w tych aktualnych, w 2019 roku, ponad 6 tysięcy osób. To jest duża zmiana. Pierwsze wybory 55 tysięcy głosów pan uzyskał, 20 lat temu bez mała 18, a teraz tylko 6 tysięcy. Myśli pan, że to wystarczy w następnych wyborach, tych, które nadchodzą? W tamtym roku wszystkim nam, poza panem premierem, który był na jedynce, pan premier pozamiatał wszystkim wyborców. W związku z tym proszę zwrócić uwagę, poniżej premiera wszyscy mieli tam dużo mniej, nie zawsze miewają. Więc to był efekt startowania w naszym województwie takiej znaczącej osoby jak premier Mateusz Morawiecki, więc ten wynik jest troszkę zniekształcony, bo każdy z moich również kolegów na liście miał ten sam problem, że premier wszystko zgarnął na siebie. No był skuteczny i zobaczymy, jak będzie w tym roku. W takim razie dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w wyborach. Szczęść Boże. Szczęść Boże.